Pierwsze prace rozpoczęły się w 2021 roku. To tutaj, przy ulicy Pułtuskiej 13, były korty tenisowe pod takim starym balonem. Obawiano się, że nowa inwestycja może zniszczyć zieleń, która tutaj jest w okolicy. Miejsce jest niezwykłe, okolice Parku Południowego, ale okazało się, że po konsultacjach społecznych i ze specjalistami można wybudować obiekt, który będzie piękny, funkcjonalny i będzie służył wszystkim wrocławianom. Na poziomie przygotowania tej inwestycji w 2021 roku zaczęliśmy od konsultacji społecznych, z których zostały wyciągnięte wnioski, jasno sformułowane, jak powinien być funkcjonować ten teren, czemu powinien być dedykowany. Następnie przy współpracy z Radą Osiedla rozpoczęliśmy przygotowanie projektu, który w zgodzie z konserwatorem zabytków i z dbałością o zieleń, po prostu mieliśmy inspektora dendrologicznego, który nadzorował przygotowanie tej inwestycji, ale również podczas prowadzenia tej inwestycji. Od 2021 roku ten cały obiekt przekazaliśmy Spartanowi, czyli spółce miejskiej. Niektórzy mieli obawy, jak to będzie. Dzisiaj myślę, że wszystkie obawy prysnęły, tak? Poza kortami zewnętrznymi, z miękkimi, z mączki, to tych 5 tutaj pięknych kortów z tej twardej, akrylowej powierzchni pod nowoczesnym balonem, obok balonu ścianka obustronna. Po raz pierwszy tutaj grałaś? Tak, po raz pierwszy. Jakie wrażenia całej hali? No fajnie się gra. Wrażenia są niesamowite. Nowy obiekt, można powiedzieć, że z córeczką byliśmy pierwszymi użytkownikami tego obiektu. Same plusy. Te korty, które są za moimi plecami, to właśnie oferta i dla tych najmłodszych, i dla tych, którzy już nieco poważniej, że tak powiem, tenis traktują. Także cieszę się, że kolejne fajne sportowe miejsce na mapie Wrocławia powstało. Historyczna część Parku Południowego, z drugiej strony miejsce bardzo kultowe, jeśli chodzi o środowisko tenisowe, o tenis. Także cieszymy się, że, bo też rozmawialiśmy już ze sportowcami, z osobami, które grają w tenisa profesjonalnie. I cieszymy się z ich pozytywnych opinii o tej hali. Pewno od 1 października wchodzimy tutaj już z treningami dla naszych zawodników, więc te korty, tak jak mówiłem podczas konferencji, one się zapełnią w zasadzie od 7 rano do godziny 17 czy 16. Nasi trenerzy tutaj ćwiczą z zawodnikami. W styczniu planuję właśnie 8 Mistrzostwa Polski Artystów, które co roku odbywają się we Wrocławiu. W drugim etapie chcielibyśmy pomyśleć o zapleczu sanitarno-szatniowym z prawdziwego zdarzenia. Ci, którzy używają to miejsce, wiedzą, o czym mówię. No i także pomyśleć o takim miejscu restauracyjnym, miejscu spotkań, miejscu, gdzie można by przyjść z rodziną, zjeść obiad. Jesteśmy przecież w sąsiedztwie Parku Południowego. No ale także kolejny etap i ostatni trzeci to w ogóle organizacja tej przestrzeni poza tymi funkcjami sportowymi. To jest piękna część, stara część Parku Południowego. Chcielibyśmy, żeby była otwarta, żeby zadbać jeszcze lepiej o tą zieleń, o tą roślinność, o te drzewa, no żeby tu po prostu wszyscy mogli czuć się dobrze.